naszych sercach. Ale ja dziękuję. Tak słuchałem chóru i myślałem, że dominikanie, którzy tu 600 lat śpiewali gregoriański śpiew, uśmiechali się, że są godni następcy, którzy potrafią obudzić ducha w tej świątyni. Trzeba być poetą, mieć odpowiedni zasób słów, żeby wypowiedzieć to, co dzieje się w sercu człowieka, jak ono się unosi, gdy brzmią chwały Boga takie pieśni, takie tony. Bardzo serdecznie dziękuję chórowi Solidarni imienia Adama Wielkiego. Niech Wam okaże.